Cześć, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem. Tu Liściasta i Faza gdzieś tam też biega i chciałam się poskarżyć. Spieprzyli mi kół. Czyli koncentrację na wrogu. Gdzie to jest coś, co będzie mnie chciało atakować? W ogóle to jakoś dziwnie wygląda. Cały ten... Ale to możliwe, że się przyzwyczaiłam do innej gry, bo ostatnio grałam w rozmaite rzeczy. Natomiast coś z tym poruszaniem się mi się nie podoba. Wciskam kół. Pyk! I teraz cała kamera po prostu lata jak głupia. Tak nie było. Bo kamera zaczyna się jakby koncentrować na położeniu wroga. Cool. Czy to ty? Gdzie? Ja jestem w Barbarii. To, ale czy to ty zadołeś wróg? Nie. Serio? Serio? A, to był róg, zadęcie w róg, bo ja teraz gram. Okej, okay, dobra. Bo ja znowu gram z muzyką. I z efektami dźwiękowymi. Dobra, co mnie teraz bije? Tutaj srogi testing robię. Nie, po prostu to, co kamera teraz wyprawia, zwłaszcza, że czasem po prostu wpada pod wroga i... w ogóle wywraca, a ja niestety mi się robi troszeczkę żygliwie, jak to widzę. Mam nadzieję, że to naprawią, bo to ta kamera się robi taka nieokiełznana mocno. No ale dobra, na razie sobie damy radę. Trudno. A zaraz, a zobaczymy, co się dzieje. Teraz kamera automatem rusza się w zależności od... Tak, ponieważ kamera teraz jest przechwytywana i jest absolutnie zależna od wroga. I to powoduje, że... ponieważ no, taki wróg to robi rozmaite rzeczy i to się po prostu zaczyna trząść i telepać w zależności od ruchu. Dosłownie, w zależności od, dokładnie od położenia modelu, co jest straszne. Było jakoś tak bardziej ogólnie do tej pory. Przyniosłam od cholery kryształu, bo on będzie nam potrzebny do zrobienia. Jak widzisz, tutaj zrobiłam 23... O, wziąłeś już jakiś stalowy ogień stąd? Nie, nie brałem żadnego stalowego ognia stąd. A! No to co? Dołożyłem węgla, ponieważ... A, on się robi cały czas, dobrze. Bo tutaj, żeby zrobić smoczy proszek, to trzeba niestety mieć dużo kryształu. Tak. Wrzuciłam 200 kryształu tutaj, a resztę schowam w naszej wspaniałej tej... Jak ona się nazywa? Centrala Przemysłu Zbrojeniowego. Tak właśnie. Dobrze. Bo tutaj mieliśmy już tylko 13. Mówiłem szczerze, że z tym smoczym proszkiem to będzie ten, bo chyba jeszcze nie mamy wystarczająco stalowego ognia, żeby... No nie. Żeby zrobić choćby jeden zestaw. Znaczy w sensie takim, że... Wiem, nie. Jak się zrobi to, co się robi w tym momencie. Te wszystkie wybuchówki są tak pierońsko drogie, że to jest chore. Znaczy oczywiście jak się ma duży klan, który cały nic innego nie robi, tylko zbiera, no to się nawet nie poczuje. Znaczy wiesz co, tutaj tak naprawdę naszym punktem zaporowym na chwilę obecną to jest smoła. O, widzisz, jak głupia. Pozabijałam jakieś zwierzaki i ich nie oskurowałam. Ponieważ tak całkiem między nami, to siarka nie jest problemem. Nie, siarka nie jest problemem. Smoła jest problemem, a smoła się dostaje chyba cały czas tylko podczas przerabiania skóry. To jest możliwe, ale w takim wypadku to ja wezmę sobie jakieś parę skórek. No przecież wiesz, jak się przerabia skórę. Znaczy, wiesz, co tak, wychodzi. Tylko, że rzecz jest w tym, że na dłuższą metę to my tak naprawdę tych skór nie potrzebujemy. Nie, to jest prawda. Mamy dużo więcej skór niż rozumu w tej chwili. Już, nie wiem, zaglądałeś do naszej tej? Do naszej skórowni? Boże, jak to się nazywa? Co, w sensie do... Tannery. Garbarza? Tak. Zaglądałem do garbarza. No tam jest pełno skór. Tak, wiem i dlatego zaraz je przerobię częściowo na ten. Nie, tam jest pełno zrobionych skór. Też. Ja wiem. A. Ja wiem. Trzeba będzie cedet rozbudować.
Nie wiem, po jakiego grzyba nam te wszystkie skóry. Oczywiście się przydają wyśmienicie do zbroi, ale na razie... Znaczy właśnie tutaj sęk jest w tym, i to mnie na dłuższą metę boli, że jest mnóstwo rzeczy, które mamy, na przykład właśnie jak te skóry, które nam naprawdę do niczego nie są potrzebne. No tak, a z kolei inne rzeczy, w sensie pochodne, produkcji, czegoś, co jest nam zupełnie niepotrzebne, jest nam bardzo potrzebne. Dokładnie, i się tego wcale nie produkuje tyle, ile byśmy chcieli. Ale nic, nic, nic. Potrzeba nam nic. Dużo więcej słomy, smoły niż skór. Ja jestem ciekawa, czy jest jakikolwiek sposób na to, żeby zdobyć smołę poza garbarnią? Ludzie, wiecie coś na ten temat? Bo ja już nie wiem, ja już się zgubiłam. Myśmy mieli dzisiaj fantastyczny pomysł, żeby iść i odwiedzić Razmę. Bo mamy ten klucz. Chyba trzeba będzie tak zrobić, ponieważ jeśli mamy... jeśli mamy szczekać tutaj, aż nam się zrobią rzeczy, to będziemy tutaj cały dzień. Szczekać? Mamy szczekać, aż nam szczekać. Się zrobią rzeczy. Jednakowoż ja zrobię jedną rzecz, zanim pójdziemy. Ja wezmę trochę pieniędzy ze sobą. O, właśnie, też wezmę. Weź pieniądze, kaskę. bo tamten, bo idziemy do Supermeru, a jak idziemy do Supermeru, to może znajdziemy jakiegoś tego. Jakichś kupców, może coś będzie można kupić. Gruczoł jadowy. Jest taka szansa. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno. Mam głowę tego demonicznego niedoberza. Demonicznego nietoperza i no i co? I nic z nią nie mogę zrobić. Dobra, wy mi powiedzcie lepiej, gdzie ja mam klucz do tej inteligentnej tej. Tutaj mam. No i będę kleła dzisiaj. Będę kleła dzisiaj na tą walkę. Mogę oczywiście nie wciskać kół. Będzie ciężko się przestawić, ale chyba wolę nie wciskać kół niż dostawać oczopląsu. No. Dobra. Czy to są wszystkie pieniądze, jakie my mamy? Nie, chyba mamy więcej. Znaczy, ja mam jeszcze jakieś pieniądze, to zaraz wezmę. Ja miałam srebro jakieś i co? I jeszcze więcej srebra. Ja mam jakieś srebro, jakieś złoto. Ja już nawet nie pamiętam, gdzie my trzymamy te wszystkie rzeczy. Ja staram się trzymać te, ale... 14 sztuk złota mam. Jej! I 25 sztuk srebra więcej. 53 sztuki srebra to mi nic nie daje. Nie wiem, po co ty szłaś po kryształ, jak my mamy w cedecie kryształu tyle, że... O, bo widzisz, bo ja zapomniałam, że mamy cedet. No właśnie, a ja tutaj zrobiłem specjalnie tą. Nawet podpisałem nową szafkę. Podpisałeś kryształ? Nie podpisałem kryształ, ponieważ to nie jest szafka na kryształ. A na co szafkę zrobiłeś? Przyjdź, to zobaczysz. No dobrze, czekaj, robią mi się strzały. Dobrze. Tylko 46 strzał. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że miałam mało patyli. I znowu widzę twój ogon i niewymowne części, pogryzjuszu mój. A, ja miałam iść zobaczyć, co w cydecie się dzieje. Farby i lakiery, materiały budowlane, galanteria skórzana. Bardzo dobrze. Jedna szafka jest niepodpisana, bo chyba dlatego, że jest to szafka na wszystko i nic. Jest to szafka na wszystko inne. O, twój żelazny garnek, co to go zdobyłeś na tym? Tak. Na królu chochlików. Owszem, zdobyłem żelazny garnek, jestem bardzo z siebie dumny. O Boże. Dobra, strzał to ja mam w brud. Moglibyśmy w sumie zrobić tej naszej drugiej tancereczce jakąś górę, bo ona taka, takiej zgrzebnej. No wiem, bluzce wiem. Zasuwa. No to stanie na wysokości zadanie. Ja o, kamera pieprzy się jak się na schody wchodzi i schodzi bokiem. Pim. Przodem też? Nie, przodem nie.
Nie wiem, ciekawe, czy ty też to masz. Niech ja się zastanowię, co ja jeszcze potrzebuję zrobić. Nie, coś spierdzielili z kamerą konkretnie. Nie podoba mi się to. Co mi się widzi, że my dzisiaj to się nie wybierzemy, znaczy w sensie ten, chyba że chcemy nocą biec. A co za różnica? No w zasadzie to jakbyśmy wyruszyli teraz, znaczy w sensie jak skończysz to cokolwiek tam robisz. Ja już skończyłam, ja już nic nie mam do zrobienia. Znaczy teoretycznie chciałam więcej strzał, ale... Możemy iść. Dobra, to wiesz co, ja tylko sobie uzupełnię wodę i możemy iść. Zastanawiam się, czy na jakichś kotów naszych nie wziąć, ale z drugiej strony pokiego grzyba. Po co? Nie ma nic po drodze do groźniejszego od nas. No, po drodze do Supermeru to nie, faktycznie nie bardzo. Teraz, czy ja wziąłem klucz? Wziąłem klucz. Weź klucz, bo potem będziemy się czuć głupio. Ja mam takie pytanie skromne, niepewne. Jak żeśmy zabrali ze zwłok klucz do chaty tej, no jakiej tam, Ćwokuwy. Tak. To jak ona do domu weszła, jak już przestała być martwa? Ty, bo może to wcale nie była ona, znaczy w sensie ten. Ta to czemu miałaby do niej klucz do domu? To była Razma. No jej ukradła? Nie, to była Razma, to była Razma. Ja wiem, że to była Razma. Poniekąd. Nie no, powiem tak, ja też tą stelę widziałem w związku z powyższym. Ten głos zblazowany to ja poznam wszędzie. Ja nie... Poznam obuza po głosie. Poznasz obuza. Ja nie rozumiem, dlaczego ona ma... Dlaczego ona tak strasznie źle czyta te rzeczy? No, muszę powiedzieć, że się nie, tutaj nie postarała. Zupełnie. O nie, Boże, nie da się zupełnie kontrolować tego. Przede wszystkim znaczy, nie da... wiesz co? Jest jeszcze jeden problem. Nie da się kontrolować tego, gdzie ty jesteś, więc ja nie wiem, w jakim miejscu jesteś, czy nie przywaliłam na przykład w pewnym momencie. Biorąc pod uwagę wspaniałe teleportacje i rubber banding ogólny, który mniemam, że jest problemem na łączach, to bywa bardzo zabawnie. Jeden mi skoczą jak pchełki po ekranie. No, i będzie do ciebie. Nie, mnie nie skaczą nawet jak pchełki po ekranie, tylko po prostu kamera, ja nią nie ruszam, autentycznie nią nie ruszam, a kamera robi mi po prostu, wiesz, do góry, do dołu. Przepraszam was bardzo, jeżeli to widzicie i wam się robi słabo. Mnie też się robi słabo. Ja rozwiązałem ten problem w ten sposób, że nie naciskam Q. Ja chyba też nie będę naciskała Q, ja to tak troszeczkę robię... odruchowo. Bo zawsze mnie wkurza, jak nie naciska Q, ale faktycznie mam jakieś przycinki też, ale to już kwestia chyba... O Boże. Wow. Co? Miałam taki moment, że nie miałam cieni i nagle miałam cienie. Nagle pojawiły mi się wszystkie cienie. Może coś tutaj tak po ostatniej aktualizacji nie jest świetnie. No nie. W ogóle coś z oświetleniem jest nie tak, widzisz to? Wiesz co? Nie wiem, czy jest coś z oświetleniem nie tak, natomiast... Masz taką szarą tutaj... trawkę? Mam taką, znaczy tutaj przed nami, owszem, mam taką szarą trawkę i owszem, to coś o, tutaj... dokładnie. Dopiero teraz się zaczyna mi wgrywać. Czyli też widzisz, shadery że... jakieś są ten, tak. Czy też tak, widzisz, tak, że tak. Shadery nie działają za dobrze i mam wrażenie nawet, że z teksturami lod jakby jest. Był zwalony. A, czyli jeżeli ty też to widzisz, to znaczy, że jest. Ej, to jest dzień narzekania na Konana. Kurde, ja cały czas muszę tego smoka zabić, a jesteśmy niedaleko. Ale nie, już żeśmy ustalili, że sami smoka nie zabiję. Znaczy, może można by było. Tak jak znaczy, zabiliśmy tą piaskową żniwiarkę, czy jak ona tam miała piaskarka, no to pewnie smoka też byśmy zabili, no, kawałek po kawałku. Można. Można, wszystko można. Co czekaj, kudu tu jest, ja wezmę i zabiję kudu, ale w pierwszej osobie, czekaj. Dobra. Czy ja mogę? A, ja... A musisz sobie w opcjach włączyć. Dobra, idę spróbować. O Jezu, to jest jeszcze bardziej krypne. Kamera już w ogóle jest straszna, zobaczymy co się dzieje, jak masz... O Boże! Nie, to straszne jest, nic nie widać. I nie da się Q włączyć wtedy. A!
Boże, to był błąd! Nie no, zabiłaś to kudy. Zabiłam, naprawdę, okej. Nie, ja to muszę wyłączyć. Nie. No więc tak, jestem niezadowolona z aktualnej kamery. Mówię to po raz ostatni, kurczę. Fankom do cholery. Fix this. Tak. Bo to się w pale nie mieści. Klasyczny sul. Wejdź na forum i narzekaj. Co, sugerujesz, że jestem salty? Tak. Ja nie jestem salty, ja jestem praktyczna. Conan miał jeden z moich ulubionych sposobów walki. Jeden z najwygodniejszych, najfajniejszych sposobów walki. I teraz jestem niezadowolona, ponieważ mi się zaczyna robić... kręcić w głowie, jak tylko próbuję zrobić to, co tak lubiłam. Więc, ha, okej, okay, może jestem salty. No. I co, może źle prowadzę? A co to jest? Czy to jest coś, co? Czy to tylko taka budowla? Znaczy taka formacja skalna? A o, z prawej. Ty, o co pytasz? O to przed nami, przede mną, z prawej. Z prawej a. Twojej. Wygląda tylko na jakiś kamul, kamulec. Kamulec. Nie mów brzydko o kamulcach. Nie no, kamień. Kamienny. Wielki kamienny kamień. Skała tak zwana. Coś tam ryczy. O, tutaj jest takie ładne wejście do miasta. Przy tej samej. No to będę po tym mieście, to ja bym się poszlał trochę, może tutaj jakieś mają ciekawe te rozrywki. Po bezimiennym mieście? Czy tam nie nazwanym? Tak. Rozrywki to raczej wątpię. Znaczy, nie no, owszem, mają, obfite. Jeżeli lubisz przelewanie krwi w dużej ilości, to tak, obfite rozrywki występują w mieście. A myślisz, dlaczego moja zbroja jest taka czerwona? Bo żeś se ją farbował, bucu. Oczywiście. Krwią mych wrogów. Są duże skorpiony i małe skorpiony. Uważaj. Jeszcze jeden. Stwierdziłam. Masz antidotum jakby co? O, duży idzie, czekaj. O. Szybki. Ty, bo teraz spakuje się w drugiego dużego. Żyje. Oczywiście, jak próbuję strzelać do czegoś, co jest duże i szybko biega, to wskakuje na kamień. Można się zawsze wspiąć do Supermeru tutaj. No, po co się wspinać, jak tutaj jest droga do ten? Gdzie? Na górę. Gdzie? A, to jest droga? No, oczywiście. No nie, tutaj się będziesz musiał wspiąć. No, no. Widzisz? Może. Powiem szczerze, że w Conanie to takimi dropstwami to ja się nie przejmuję. Trzeba powiedzieć, że wspinaczka tej grze naprawdę dużo dodaje. No ja pamiętam, jak nie było. No ja też pamiętam, jak jej nie było. Dobra, dzień dobry, jesteśmy w Supermeru. Tak, to teraz musimy znaleźć ten... chatę tej Juni. Dzielnica świątynna. To się teraz pokręcimy. No, przynajmniej jest to miejscówka, która jest ładna. Co, Supermeru? No. No, ale bym sobie pomacała ten... tego moda. Którego moda? No tego, co pozwala budować te budynki supermerowe. No to trzeba postawić prywatny serwer. Wow. Weź coś zjedz. Mhm.
Czy jakoś szczególnie wiemy, jak wyglądają te drzwi, czy ty ponoć wiesz? Znaczy, tak mi się wydawało, że wiem. Chyba widzę. A nie, to... O, czekaj, tu się coś dzieje. A gdzie jesteś? Poszłam do przodu, przez tą kładkę rzeczną, przez tą wielką budowlę na środku wody, przez kładkę i jestem po drugiej stronie kładki. I chyba znalazłam te drzwi, chyba. No to poczekaj na mnie. Stoję, widzę cię. Okay. O! No widzę jakieś drzwi uchylone. No właśnie tak, one są takie no, łąki. Czekaj. Nie, o, cofnij się teraz. Jak się otworzą, możemy wejść. I wejść zaraz za mną, bo one się zamykają. Ta, jesteśmy. Okej, cześć, Razma. Dobry. I wanted to thank you. The woman that you met in those ruins. That was not me. Mówiłem, że nie. She was ancient and wicked. And powerful. You almost killed me in that city. I cannot begrudge you that. Such a terrible, awesome creation. While I wore the mask, I was somebody else. I was something else. Such power and knowledge. I stood on an island in a vast ocean. I could see across the water in every direction. And that ocean was time. I am sorry. It is difficult to describe. All I have are fragments. Her memories evaporate from my mind like mists above the oasis. If you have questions, you must ask them quickly. My mind is leaking, purging itself of all traces of that woman. She knew so much about these bracelets we wear, about the giant kings and the ancient war, about the darkness that lurks in the volcano, and just ask, friend, before I lose the nerve to speak. The bracelets. She made them, together with the giant kings. The bracelets were imbued with the power of 7 artifacts. The Witch Queen's mask, the diadem of the giant kings, the tears of 2 races, the shining trapezohedron, the star of the champion, the heart of the sands, and the black ring of Set. The bracelets were created to translate any language for the wearer, to allow swift movement around the Empire, and to allow communication and recording through the lore stones. It was only later, when the war began, that the Queen suspected that the Giant Kings had included a death weave in the sorcery. Any who tried to flee their control were simply killed by the curse wall. Her people, the Lemurians, were the remnant of a desperate race. Her memories before the exiled lands are vague and confused. Flashes of an island kingdom, sinking as the world heaves. A people being subjugated with fire and sorcery. An escape, and a long, treacherous journey into the West. I'm sorry, it's fading so quickly. I remember a daughter, Teleth, and a great betrayal, and a grandchild. She was a mother and a grandmother. She knew what it was to be a slave, and didn't want that for any of her people. She would stop at nothing to prevent it from happening again. Can you blame her? Her mind shies away from 2 things, her grandchild and what her people found in the volcano. Her grandchild was not truly human. Zaltar? He was a hostage or something else. I'm sorry. If
For her, these memories were laden with emotion. I see a beloved daughter, and a hated foe, and a child that brings hope. It is so very unclear. As for what her people discovered at the volcano, horror, anger, and disgust, and fear. This is the only memory where the Witch Queen of Lemuria felt fear. I truly don't know what I will do now that I have my freedom. Conan has offered to accompany me north, back to my home city in Shem. My palace awaits me, and the pampered life of a princess of Shem. But my enemies, the ones who sent me here, they also await me there. Perhaps instead, I will travel with Conan a while, see the world by his side. He is formidable, yes? For a barbarian. Mówiłam, że Telith to córka, nie wyspa Telitha, tylko wyspa Telith. Kurde. Chciałem powiedzieć. Ostrożnie. Klikasz raz E, czekasz, aż się otworzą, bo się łatwo zablokować i wychodzisz. Ty, ale ja nie mam klucza w związku z powyższym i że nie mam tego. No tak. Natomiast chciałem powiedzieć co innego. Mianowicie, że jak z nią rozmawiałem, to było dosyć zabawnie, o tyle, że stałem nieco z boku. I ona patrzyła na mnie i niestety również odwracała od czasu do czasu głowę. W związku z powyższym, jak odwracała tą głowę, to się zmieniała w sowę. Mam wrażenie, że mogliśmy ją trzepnąć trochę zbyt mocno w tamtym mieście. Myślisz? To jest możliwe. Tak.